póki ciebie, ciebie nam pić. Póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Panowie, co to taka forma relaksu? Jakiego relaksu? Pracujemy ciężko. A czego szukacie? Dawnego białego stoku. Dawny Białystok. Co wy wiecie o dawnym białym stoku? Mogę z wami? No, no to podaję. Hej, no to dawaj. Podaj. Dawaj. Dobra. Herbatko, herbatko. Zaprosiłem cię tutaj do tej takiej kawiarni o czytelni, kawiarni o księgarni. No dosyć ciekawe i niespotykane rzeczy, bo chciałbym z tobą porozmawiać o herbacie. Pisałeś wiele artykułów o herbacie, o cukier puszkach, o tych rzeczach. Herbata jest bardzo dosyć mocno jest wpisana w naszą kulturę tutaj kulinarną Białego Stoku. Byliśmy zresztą niestety w zaborze rosyjskim. Ta kultura tutaj przyjechała, znane sklepy były z herbatą. A ja się chciałem zaprosić tutaj na troszeczkę inną herbatę, na herbatę taką. Proszę, na bogato. Pysznie wygląda. Na bogato herbata. Są i goździki, jest i pomarańcz. Jaj. Ale wiesz co, tak, faktycznie herbata, herbata tu się w ten klimat nasz wpisuje i od razu sobie kojarzymy. Ach, samowary, te rżnięte specjalnie szklanki w srebrnych koszyczkach, a mi się całkiem coś innego przypomina. Czy ktoś sobie wyobraża, że w Białymstoku były hale herbaciane? To był wynalazek Niemców za I wojny światowej, gdzie zrobiono te hale herbaciane. Co prawda one oprócz herbaty miały troszeczkę inny wymiar. Miały też troszeczkę inny obyczajowy, powiedzmy. Ale to do każdego zakładu gastronomicznego można dopisać te drugie. Zakłady gastronomiczne mają to, ty jako socjolog kulinarii to doskonale zawsze opisywałeś, że jedzenie jest pretekstem do zawiązywania rozmaitych więzi społecznych. No i te hale herbaciane do tego pewnie też i służyły. Pomiędzy zbrataniem się żołnierzy, okupantów niemieckich z naszymi pięknymi białostoczankami. Cóż począć? Tak było. Wismajor. Tak. Ale biały tutaj też... To byli normalni żołnierze, podoficerowie, tak? Natomiast oficerowie też mieli swoje tutaj. Specjalne nie tylko garsoniery, ale to wręcz prawie, że teatry, tak, w których przyjmowano panie, które miały specyficzną nazwę. To już było, to, zaraz do tego dojdziemy, ale to już był większy stopień skomplikowania. A mianowicie, w Białymstoku panował głód, niedostatek, przede wszystkim było brak chociażby cukru. W związku z tym państwo, jak mieli dobrą, ładną, służącą pokojówkę, a często i panie domów też, podrywały oficera, który miał cukru pod dostatkiem. No i te niewiasty zabawiały, nazwijmy to tak, tych oficerów w zamian za przydział cukru. Stąd w Białymstoku złośliwie nazywano je cukierpuszkami. Te zajmujące się. Ale to damy. Z racji, że można tam było oszczędności jakieś trzymać, wkładać, czy jeśli chodzi, czy chodziło o tężyznę, o figurę? Myślę, że to chodziło generalnie o proceder, że przychodziła taka damunia do domu i była jak cukier puszka. Tak, tak jest, tak jest. O, już tutaj pojawiła nam się przepiękna rzecz legomina, ale o tym potem. O. Rzecz praktycznie niespotykana w tej chwili w restauracjach, w czasach międzywojnia. Wystarczy przejrzeć książki kulinarne, tam jest tego wszędzie. 1/3 objętości to są różne leguminy. Ale widzisz, bo w ogóle słowo legumina wyszło z użycia. W zasadzie nie potrawa, bo ta potrawa funkcjonuje, tylko słowo, sama nazwa zniknęła. Tak, ale słowo legumina my wiążemy z czymś słodkim.
Tak. Natomiast leguminy obejmowały na słodko sos i inne rzeczy. Wszystko. Tego było, przebogato było. Ale wracajmy do cukier puszek, to bardziej wdzięczny temat. Znaczy w ogóle ta te kulinaria okupacyjne, wojenne, to jest całkiem coś innego. Słucham pana. Ja bardzo przepraszam, ale mogłeś takiego spotkać. Znowu? Jak to znowu? To są najnowsze wydania, najnowsze książki. Niech pan się uspokoi, bo mógłbym prosić o autograf. Tak, panie dyrektorze. Dzieci mnie ucałują, no. A to pan sobie czy dzieciom? I sobie i dzieciom. Aha, już podpisuję. Sobie i... Dzieciom. I dzieciom. Podpisać się jeszcze? Rysiowi. Rysio. O, ile dzieciów? Dwoje. Rysiowi i jego... A pieska ma? Dzieci. Ale pies czytać nie umie. Może jeszcze ale pan... Ale dla pieska możesz podpisać. O. Tu. On nic tego czytać nie będzie. A autograf pokaże. No. Czyli nie czytaty, nie pisaty, jak w Białymstoku mawiają. No ale duże chęci mam. No dobrze. Rysiowi. Od Andrzejka. Dlaczego od Andrzejka? No. Tak? Herbata. Pan na pewno tutaj tylko po autograf? Tak. Może coś więcej? Nie, proszę autograf. Całe szczęście, proszę bardzo. Dziękuję. Miłej ja bardzo dziękuję. No. Miłej lektury. No. Zaszczyt. Proszę bardzo pozdrowić małżonkę też. Dziękuję. Ty, słuchaj, popatrz. Ty popatrz, co... Tu jest ciekawa rzecz. Kulinarny szlak Białegostoku. Dawnego. To coś dla nas chyba. Tak? To coś dla nas. A w sam raz znalazł. Patrz, kuchnia Branickich, może my się tutaj coś dowiemy. Restauracje. Ritz. Ależ tutaj są ciekawe rzeczy. Sielanka. Ha! Ale oprócz tego szlak tam się kojarzy, że to są jakieś miejsca, jakieś budynki, jakieś sprawy, tak? Natomiast na tym szlaku te rzeczy żyją. To jest wszędzie zaznaczone, w której restauracji można te danie, które zostało na szlak pisane, zjeść, konsumować. Przepiękny temat, wystarczy tylko wziąć aplikację i czyli to jest taki, jesteśmy. To jest taki pomysł jedzenia z historią. Tak. Wracamy przez jedzenie do czasów naszych dziadków i pradziadków. To dlaczego mamy na pamięć uczyć się daty urodzeń, panowania króli, a przecież każde jedzenie coś przypisane jest do pewnej epoki, tak? Ono tej epoce powstawało, w niej święciło triumfy, albo i z tej epoki odchodziło, tak jak jedzenie magnackich, tak? Skończyła się ta epoka i jedzenia magnackiego praktycznie nie ma. No, świetny pomysł. Ale widzisz, no bo to jak rozmawiamy sobie teraz o herbacie, to niby herbata jest naszym tutaj głównym tematem, ale bez historii byśmy tego nie opowiedzieli. Więc to się jedno z drugim przeplata. Ta historia kulinariów jest fascynująca. Po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki. Herbatki.